Oddziały na moją komendę. Baczność równaj w prawo. Baczność na prawo. Patrz! Panie ministrze, prorektor do spraw wojskowych Wojskowej Akademii Technicznej, pułkownik Kaliciak, melduje pod oddziały 5 rocznika gotowe do uroczystej promocji. Akademia Baczność, Akademia na prawo, patrz! Poczet flagowy. Do podniesienia flagi państwowej, marsz! Z szyku wystąpił poczet flagowy z flagą Rzeczypospolitej Polskiej. Dowódcą pocztu flagowego jest podporucznik Damian Cichy. Flagowym starszy kapral podchorąży Michał Makdziak. Asystuje kapral podchorąży Adam Glinka. Thank you.
flagę państwową podnieść! Akademia, baczność! Akademia, spocznij! Głos zabierze rektor komendant Wojskowej Akademii Technicznej, generał brygady, profesor doktor habilitowany inżynier Przemysław Wachulak. Panie ministrze, panowie generałowie, ekscelencje, magnificencje, panie i panowie oficerowie, szanowni goście, drodzy rodzice i przede wszystkim wy, drodzy absolwenci, nowo promowani oficerowie. To wy dziś dostąpicie zaszczytu promocji na pierwszy stopień oficerski, stopień podporucznika Wojska Polskiego. Tym samym kończycie 5-letnie, trudne, techniczne studia magisterskie w Wojskowej Akademii Technicznej. Wasza promocja odbywa się 160 lat po wybuchu Powstania Styczniowego, którego jubileusz obchodzimy w 2023 roku. Powstańcy styczniowi, mogę śmiało powiedzieć, są najlepszym wzorem patriotyzmu, męstwa, determinacji dla nas wszystkich, a szczególnie dla was, podporuczników, inżynierów, stojących u bram odpowiedzialnej służby ojczyźnie i całemu społeczeństwu. Rozpiera mnie dziś ogromna duma, kiedy patrząc na was, stojących tutaj na Placu Apelowym Wojskowej Akademii Technicznej, w dniu waszej promocji oficerskiej widzę młodych ludzi, świetnie wykształconych i przygotowanych do służby ojczyźnie, mających najlepsze możliwości, najszlachetniejsze cele. Grono naukowe i dydaktyczne Wojskowej Akademii Technicznej oddaje was dziś naszym siłom zbrojnym z poczuciem pewności, że posiedliście wiedzę i doświadczenie, które wykorzystacie najlepiej jak potraficie, aby służyć Polsce, aby stać na jej straży, aby dalej się rozwijać, doskonalić i sięgać po kolejne szczeble kariery wojskowej. Szanowni państwo, pozwólcie, że w imieniu Senatu Wojskowej Akademii Technicznej oraz całej naszej społeczności akademickiej, dziękując za przyjęcie zaproszenia i za przybycie na dzisiejszą uroczystość, powitam serdecznie. Witam sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, pana ministra Wojciecha Skurkiewicza.
Witam przedstawiciela prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zastępcę szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pana generała dywizji Dariusza Łukowskiego. Serdecznie witam panów generałów, którzy dokonają aktu promocji na pierwszy stopień oficerski. Witam pierwszego zastępcę szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, pana generała broni doktora Piotra Błazeusza. Witam serdecznie zastępcę szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, pana generała dywizji Dariusza Plutę. Witam inspektora rodzajów wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, pana generała dywizji Sławomira Owczarka. Witam szefa Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, pana generała dywizji Wojciecha Marchwicę. Witam szefa Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, pana generała brygady Kazimierza Dyńskiego. Witam dowódcę komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, pana generała brygady Karola Molendę. Witam serdecznie panią Iwonę Kurowską, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Witam dowódcę garnizonu Warszawa, pana generała brygady Tomasza Dominikowskiego. Witam dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej, pana Jakuba Mykowskiego. Witam zastępcę szefa Agencji Uzbrojenia, pana pułkownika Roberta Fromholca. Witam rektorów, prorektorów i dziekanów uczelni mundurowych i cywilnych. Jego magnificencję rektora komendanta Akademii Sztuki Wojennej, pana generała brygady doktora Roberta Kosowskiego. Jego magnificencję rektora komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej, pana generała brygady pilota doktora Krzysztofa Cura. Jego magnificencję komendanta rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, panią nadinspektor doktor habilitowaną Iwonę Klonowską. Witam prorektora do spraw dydaktycznych Akademii Sztuki Wojennej, pana pułkownika profesora Leszka Elaka. Prorektora do spraw wojskowych Akademii Marynarki Wojennej, pana komandora Roberta Radonia. Prorektora do spraw kształcenia i studenckich Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, pana starszego brygadiera doktora Zdzisława Salamonowicza. Dziekana Wydziału Zarządzania i Przywództwa Akademii Wojsk Lądowych, pana pułkownika doktora habilitowanego Marka Bodzianego. Reprezentującego rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, pana inżyniera Józefa Czyżowskiego. Bardzo serdecznie witam byłych rektorów Wojskowej Akademii Technicznej, pana generała brygady doktora Adama Sowę oraz pana generała brygady profesora Tadeusza Szczurka. Witam biskupów i księży ordynariatów Wojska Polskiego. Bardzo serdecznie witam biskupa polowego Wojska Polskiego, jego ekscelencję biskupa doktora Wiesława Lechowicza. Prawosławnego ordynariusza Wojska Polskiego, jego ekscelencję arcybiskupa profesora Jerzego Pańkowskiego. Reprezentującego Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe, naczelnego kapelana ewangelickiego biskupa wojskowego, księdza kapitana Waldemara Gabrysia. Witam przedstawicieli wojska i instytucji centralnych Ministerstwa Obrony Narodowej, reprezentującego dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej, pana pułkownika Marcina Dojasia. Reprezentującego dowódcę Centrum Operacji Powietrznych Dowództwa Komponentu Powietrznego, pana pułkownika Michała Nowaka. Reprezentującego szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, pana pułkownika Krzysztofa Stępnia. Reprezentującego komendanta głównego żandarmerii wojskowej, pana pułkownika doktora Sławomira Niemirkę. Zastępcę dowódcy komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, pana pułkownika doktora inżyniera Mariusza Chmielewskiego. Komendanta oddziału specjalnego żandarmerii wojskowej w Mińsku Mazowieckim, pana pułkownika Jacka Kazimierskiego. Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej, pana doktora Jana Tarczyńskiego. Reprezentującego szefa Służby Wywiadu Wojskowego, pana pułkownika Roberta Walkowskiego. Reprezentującego szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, pana pułkownika Tomasza Skupnia. Reprezentującego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, pana Rafała Miechowieckiego. Reprezentującego komendanta Ochrony Państwa, pana pułkownika Bartłomieja Hebdę. Dyrektora Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego, panią Ewę Kacprzyk. Serdecznie witam kombatantów, powstańców warszawskich, pana majora Jakuba Nowakowskiego, pana kapitana Alfreda Zielińskiego,
i pana porucznika Jana Witkowskiego. Witamy serdecznie. Witam komendantów Centrum Szkolenia Sił Zbrojnych i dyrektorów Wojskowych Instytutów Badawczo-Rozwojowych, komendanta Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, pana pułkownika dyplomowanego Józefa Trejdera, komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych, pana pułkownika dyplomowanego Adama Przygodę, komendanta Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie, pana pułkownika Mariusza Borucińskiego, szefa Wojskowego Centrum Geograficznego, pana pułkownika Rafała Dąbrowskiego, dyrektor Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, panią pułkownik Annę Kanię, dowódcę Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń, pana pułkownika Roberta Gąskę, reprezentującego dyrektora Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, pana pułkownika Jacka Kolimagę, dyrektora Eksperckiego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, pana Pawła Dziubę, komendanta Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej, pana pułkownika Waldemara Pawelca, zastępcę dyrektora Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, pana pułkownika Tomasza Fusa, reprezentującego komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, pana pułkownika Jacka Brodowskiego, reprezentującego szefa Mazowieckiego Ośrodka Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, pana pułkownika Grzegorza Marcinczaka. Witam przedstawicieli instytucji państwowych i władz samorządowych, komendanta rejonowego Policji Warszawa 1, pana inspektora Marka Zyrę, zastępcę komendanta rejonowego Policji Warszawa 5, pana inspektora Mariusza Oniszczuka, zastępcę dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji, pana inspektora Sławomira Wociala. Witam serdecznie wszystkich gości przybyłych na dzisiejszą uroczystość i szanowni państwo, jeśli mogę, o gromkie, gorące brawa dla wszystkich gości, którzy dzisiaj są tutaj z nami na tej promocji oficerskiej. Zapraszam. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie brawa i za powitanie. Szanowni państwo, kontynuując, szczególne słowa powitania kieruję natomiast do naszych absolwentów, pań i panów oficerów, najważniejszych uczestników dzisiejszej uroczystości. Równie gorąco witam wszystkich rodziców i bliskich. Ich wsparcie i nieustanna wiara i zachęta sprawiają, że jesteście dzisiaj tutaj, dumni, pewni siebie i swoich możliwości. Szanowni państwo, od kilku lat Wojsko Polskie bardzo intensywnie się rozwija, a to za sprawą mądrych, strategicznych decyzji polskich władz, Ministerstwa Obrony Narodowej, ale i zaangażowania i pracowitości żołnierzy oraz całej kadry wojskowej i pracowników resortu. Od ponad roku obowiązuje ustawa o obronie ojczyzny, której zapisy mają realne i bardzo pozytywne przełożenie również na wasze życie i na waszą służbę. Jesteście pierwszymi podchorążymi, którzy zgodnie z tym aktem studiowali już jako żołnierze zawodowi. Macie możliwość służyć w jednostkach dynamicznie rozwijanych i wyposażanych w najnowocześniejszy sprzęt. Aby was dobrze do tego przygotować, Wojskowa Akademia Techniczna przy ogromnym wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej intensywnie modernizuje bazę infrastrukturalną i naukowo-dydaktyczną, tak aby wasze szkolenia i ćwiczenia odbywały się na jak najwyższym poziomie. Znacząco wzrosło również uposażenie podchorążych, a to ważne, abyście czuli się doceniani i odpowiednio traktowani. Wojsko Polskie, szanowni państwo, musi rosnąć w siłę, musi być liczne, dobrze wyszkolone, aby zapewnić bezpieczeństwo naszej ojczyźnie, ale musi też pielęgnować etos naszych przodków, wzrastać na tradycji, wiedzy i pamięci o polskich bohaterach. I to, panie ministrze, w Wojskowej Akademii Technicznej jest cały czas realizowane. Dowodem tego jesteście wy, jako kolejny już bardzo liczny i świetnie wyszkolony rocznik absolwentów naszej Akademii. Jednocześnie pragnę podkreślić, że od nowego roku akademickiego przy ogromnym zainteresowaniu studiami i edukacją w murach VAT rozpocznie rekordowa liczba ponad 1000 podchorążych. Wszystkie te wysiłki i działania zgodne są z koncepcją pana Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej, zwiększania liczebności i siły, a także modernizacji i wzmacniania technologicznego Wojska Polskiego. Jestem pewien, że przy tak silnym wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej będziemy mogli ciągle wraz z kadrą naukowo-dydaktyczną uczelni wspierać podchorążych w zdobywaniu najwyższych celów, w kształtowaniu kompetencji, jednym słowem, w kształtowaniu prawdziwych liderów, inżynierów, dowódców, najlepszych z najlepszych, którzy będą służyć na cześć i chwałę naszej ojczyzny.
Szanowni Państwo, już za chwilę szabla generalska dotknie ramion naszych podchorążych, a my tutaj zgromadzeni będziemy świadkami tej zaszczytnej chwili. Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński w styczniu 1981 roku powiedział: tak często słyszymy zdanie, piękną i zaszczytną rzeczą jest umrzeć za ojczyznę, jednakże trudniej jest niekiedy żyć dla ojczyzny. Można w odruchu bohaterskim oddać swoje życie na polu walki, ale to trwa krótko. Większym niekiedy bohaterstwem jest żyć, trwać i wytrzymać całe lata. Tak więc sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze dla niej żyć. To także jego słowa. Naszym celem jest w razie potrzeby umrzeć za naszą ojczyznę. Wszyscy to wiemy, wszyscy o tym pamiętamy, ale pamiętajcie proszę również słowa błogosławionego księdza kardynała. Niech te słowa będą z wami na zawsze, niech umacniają w was pewność dobrze obranej drogi, dodają wam codziennie odwagi i wytrwałości w służbie ojczyzny przez lata. Drodzy absolwenci, z całego serca w imieniu swoim i całej kadry Wojskowej Akademii Technicznej serdecznie gratuluję wam dzisiejszej promocji oficerskiej. Gratuluję waszym rodzinom i bliskim i dziękuję im za ciągłe wsparcie, którego wy doświadczacie każdego dnia. Jesteśmy z was wszyscy bardzo dumni. Jednocześnie gwarantuję, że zawsze możecie liczyć na nasze wsparcie. Pamiętajcie proszę o waszej Akademii. Dziękuję wam za waszą dotychczasową służbę i za wszystkie sukcesy. Dewiza Wojska Polskiego Bóg, honor, ojczyzna oraz żołnierskie szczęście niech towarzyszą wam zawsze i wszędzie. Dziękuję państwu za uwagę. Za chwilę zostanie odczytane postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Akademia, baczność! Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2023 roku nr 112 o nadaniu pierwszego stopnia oficerskiego. Akademia, spocznij! Na podstawie artykułu 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz artykułu 140 ust. 1 i ust. 9 punkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie ojczyzny mianuje na pierwszy stopień oficerski 452 absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej, promowani w poszczególnych korpusach osobowych. W Korpusie Inżynierii Wojskowej 17 absolwentów, w Korpusie Kryptologii i Cyberbezpieczeństwa 49 absolwentów, w Korpusie Logistyki 125 absolwentów, w Korpusie Łączności i Informatyki 95 absolwentów, w Korpusie Obrony przed Bronią Masowego Rażenia 16 absolwentów, w Korpusie Ogólnym 4 absolwentów, w Korpusie Przeciwlotniczym 18 absolwentów, w Korpusie Rozpoznania i Walki Elektronicznej 44 absolwentów, w Korpusie Sił Powietrznych 58 absolwentów, w Korpusie Wojsk Lądowych 20 absolwentów, w Korpusie Wojsk Specjalnych 1 absolwent, w Korpusie Żandarmerii Wojskowej 5 absolwentów. Postanowienie podpisał Akademia, baczność! Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Akademia, spocznij! Szanowni Państwo, przed nami najważniejsza część uroczystości. Za chwilę będziemy świadkami aktu promocji na stopień podporucznika Wojska Polskiego. Akademia, baczność! Akademia na prawo, patrz! Poczet sztandarowy i fanfarzyści. Do podium, marsz! Z szyku wystąpił poczet sztandarowy za sztandarem Wojskowej Akademii Technicznej. Dowódcą pocztu sztandarowego jest podporucznik Dominik Piękoś. Sztandarowym sierżant podchorąży Adam Łoś. Asystuje sierżant podchorąży Damian Komorowski.
Akademia Baczność! Akademia Spocznij! Pod oddział absolwentów. Baczność! Na wyznaczoną linię wystąp! Pod oddział absolwentów do promocji maszerować pod oddział Spocznij! Aktu promocji na pierwszy stopień oficerski dokonają pierwszy zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał broni Piotr Błazeusz. Zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał dywizji Dariusz Pluta. Szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, generał dywizji Wojciech Marchwica. Inspektor Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, generał dywizji Sławomir Owczarek. Dowódca komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, generał brygady Karol Molenda. Szef Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej, zastępca inspektora rodzajów wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, generał brygady Kazimierz Dyński. Kordziki oficerom Marynarki Wojennej wręczał będzie rektor komendant Wojskowej Akademii Technicznej, pan generał brygady Przemysław Wachulak. Komendy do promocji będzie wydawał dowódca pododdziału, porucznik Patryk Fendrych. Rybus Wojskowej Akademii Technicznej. Sierżant podchorąży Wariak. Do promocji! W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję panią podporucznikiem Wojska Polskiego. Podporucznik Oksana Mariak. Do promocji! Podporucznice Szymon Drewelus, Michał Bednarczyk, Dawid Kędzak, Paweł Łukianiuk, Aleksander Skórski, Mariusz Kalużny, Karol Januchta, Paweł Kupiec, Bartosz Kaczmarzyk, Wojciech Kamiński, Paweł Murawski, Kamil Kowalski, Dawid Zdziarski, Julian Rabek, Maciej Kopczyński, Daniel Łukasiak, Jan Zielonka, Paweł Dobrzycki, Dawid Kaźmierczak, Michał Kaźmierczak, Jakub Woźniak, Michał Chodyra, Dawid Mielek, Sylwester Mikołajczuk, Dawid Ostrowski, Paweł Prusik, Rafał Witkoś, Kacper Barszcz, Mateusz Borusiewicz, Hubert Dziwusz, Bartosz Olifirowicz, Paulina Połeć, Michał Kuzawiński, Hubert Wojtas, Konrad Kochaniak, Piotr Stępień, Norbert Basiński, Filip Kurowski, Kamil Chudoba, Szymon Woźnica, Szymon Lipowski, Adrian Olczak, Bartłomiej Dybciak, Dawid Przybyła, Albert Kluder, Marcin Zbroszczyk, Karol Bosiek, Jan Szarata. Do promocji! Podporucznice Konrad Kolański, Mateusz Jóźwik, Emil Pawłowski, Mateusz Bająk, Karol Andruszczyk, Jakub Kupis, Damian Woźniak, Paweł Werla, Bartłomiej Jędrychowicz, Jakub Kujawa, Szymon Batko, Mikołaj Dudek, Karol Jachimczyk, Błażej Staniak, Maciej Pińkowski, Bartosz Gąsior, Michał Biliński, Piotr Szmigiel, Piotr Łepik, Daniel Siek, Mateusz Jędryka, Dominik Nowicki, Bernard Spek, Michał Matuła, Mateusz Walkowiak, Daniel Ziółkowski, Konrad Pająk, Krzysztof Nowak, Patryk Kubak, Jakub Iskierka, Hubert Grenda, Marcin Tułaza, Michał Stępień, Mateusz Bartman, Adrian Dudek, Aleksander Dobrosielski, Krzysztof Godlewski, Wiktor Rybczyński, Mateusz Drust, Radosław Gos, Eryk Jełszczak, Maciej Majkrzak, Mateusz Kaliciński, Łukasz Czerniszewski, Michał Łukasiuk, Paweł Adamkiewicz, Marcin Mucha, Maciej Królak. Do
podporucznice Cezary Filipowicz, Przemysław Szopa, Bartłomiej Sikora, Wojciech Kalbarczyk, Mateusz Kozdroń, Piotr Karciński, Michał Miśko, Konrad Goliński, Krystian Madeja, Dawid Pawlak, Marek Szczepara, Szymon Duda, Adam Szymański, Aleksandra Dybciak, Edyta Ołów, Paweł Dytkowicz, Paweł Ślęzak, Maksymilian Górko, Adrian Kapski, Piotr Ozimina, Laura Sałek, Paweł Szczepanowski, Ignacy Szuplewski, Wiktor Widzisz, Michał Kuczerowski, Michał Markowski, Dawid Burnejko, Waldemar Żyła, Marcin Wiączek, Mateusz Dąbek, Wojciech Jackowski, Paweł Tomczyński, Dominika Zgnilec, Mateusz Mizielski, Artur Kwiatkowski, Szymon Madzio, Marcin Suchara, Kamil Godlewski, Radosław Sobolewski, Włodzimierz Zalewski, Konrad Zygadło, Jakub Chmielewski, Michał Kamieński, Jakub Zawadzki, Paweł Rutkowski, Piotr Brządka, Filip Krysiak. To! Prowódz! Podporucznicy Mikołaj Hammer, Dawid Maślanik, Patryk Fiołek, Kamil Kończewski, Kamil Pisarek, Marcin Sirant, Dominik Kołodziejczak, Dawid Panłowski, Karol Wasiak, Piotr Murdzek, Arkadiusz Rybaczek, Michał Harasiniuk, Robert Kucharski, Wiktor Świosnek, Piotr Marczak, Mateusz Bielin, Olimpia Sowczyk, Piotr Kasprzek, Franciszek Kozłowski, Sebastian Mozrzeń, Michał Skwarczyński, Jakub Hadaj, Tymoteusz Górka, Michał Kowalski, Eryk Marchlewski, Damian Pasieka, Patryk Tomczyk, Janusz Dulak, Jakub Wielogórski, Kamil Mezglewski, Tomasz Korżur, Kamil Kosiak, Serafin Kędzierski, Jakub Floras, Michał Rybak, Arkadiusz Drężek, Maurycy Marczak, Kacper Kos, Jakub Przyczyna, Bartłomiej Adamiuk, Bartłomiej Janowski, Paweł Byś, Mateusz Mazgaj, Karol Linda, Piotr Wieczorek, Jakub Jasinowski, Jakub Pędziwiak, Michał Górkiewicz. To! Prowódz! Podporucznice Hubert Nowicki, Wojciech Wasilewski, Robert Głodkowski, Wiktor Wyrostek, Jakub Kurowski, Jan Dumowicz, Łukasz Denelt, Benjamin Gaczał, Paulina Pudłowska, Paulina Wiktorowicz, Mateusz Najderek, Kamil Krakowiak, Przemysław Sudół, Adrian Molenga, Gabriela Sikora, Wojciech Sobczak, Hubert Krzyżanowski, Łukasz Pyla, Wiktor Margas, Marcin Nykiel, Julian Miecznikowski, Dawid Stypka, Bartłomiej Dolak, Konstantyn Ścibior, Kamil Niedzielski, Kamila Prabucka, Mikołaj Piersa, Radosław Typko, Mateusz Mor, Daniel Woźniak, Konrad Łojanowski, Jakub Ślesiński, Krystian Śliwka, Amadeusz Pogorzewski, Grzegorz Lubaś, Dominik Bieryło, Jakub Marcinkiewicz, Damian Zalewski, Paweł Ślązak, Rafał Jakubczyk, Dawid Kowalski, Maciej Duda, Kamil Leonczuk, Bartłomiej Buła, Szymon Zawadzki, Maciej Solan, Weronika Matuszczak, Hubert Sikorski. To! Prowódz! Podporucznice Maciej Nowacki, Michał Pawłowski, Dawid Sucharzewski, Damian Nadolny, Anna Michrowska, Anita Kownacka, Marek Czyźniak, Kacper Kotłowski, Kamil Wójcik, Krystian Możdżeń, Rafał Bielecki, Kamila Grądzik, Jakub Orłowski, Mikołaj Konopacki, Maciej Śmierzyński, Kacper Hoffman, Bartłomiej Blacha, Jagoda Woźniak, Gerard Miłek, Dawid Jasina, Beata Witczak, Patryk Kwiatkowski, Kamil Wziątek, Magdalena Walczak, Kacper Kopeć, Michał Lutyn, Mariusz Nowacki, Konrad Kozaczuk, Damian Cegłowski, Krzysztof Krasecki, Jakub Prokop, Rafał Januszkiewicz, Szymon Wrzosek, Mariusz Bielecki,
Norbert Krajewski, Kamil Krzyżanowski, Jakub Kowalczyk, Przemysław Staszek, Konrad Krawiec, Jan Zalewski, Jarosław Leja, Mateusz Huzik, Radosław Majk, Łukasz Mazurek, Jakub Rybiński, Karol Lewczuk, Marcin Kruk, Magdalena Karczewska. Tu! Robót! Podporucznicy Marcin Kowalczyk, Sandra Wacławek, Marcin Kubica, Przemysław Mróz, Marta Gracka, Mateusz Brodecki, Kacper Dojaś, Kacper Heda, Paweł Tarka, Patrycja Lasota, Wojciech Chynek, Paweł Folgert, Przemysław Danisiewicz, Maciej Kozioł, Bartłomiej Kordysz, Julia Jarzębak, Jan Sereda, Adam Cieślak, Radosław Roczek, Przemysław Bernach, Przemysław Jaroszewski, Daria Bodek, Natalia Wodarczyk, Bartłomiej Książek, Piotr Bukowczan, Dawid Jamroży, Oskar Marszewski, Weronika Baranek, Mateusz Ramatowski, Aleksander Pacześniowski, Olaf Koryciak, Piotr Szcześniak, Wiktor Wiatr, Dariusz Gąska, Patryk Bąk, Marcin Matera, Szymon Wójcik, Kacper Ptak, Bartłomiej Błaszczuk, Paweł Guść, Katarzyna Smalcuga, Michał Kawecki, Paulina Patryka, Jakub Kowalski, Artur Soroka, Mateusz Foryś, Magdalena Kopania, Hubert Jarzębak. Tu! Robót! Podporucznicy Elżbieta Bućko, Jakub Elak, Marek Zacharejko, Szymon Mitoraj, Tomasz Czygier, Mateusz Zgodziński, Wiktor Karpowski, Filip Grabowski, Emilia Wróbel, Klaudia Multon, Łukasz Liszewski, Bartosz Betański, Patrycja Cybul, Piotr Sobczyk, Beata Burgo, Monika Romanek, Bartłomiej Rzepecki, Bartosz Głowacki, Aleksandra Tobiasz, Katarzyna Wodarczyk, Robert Burgo, Adriana Nykiel, Natalia Powąska, Julia Kocon, Tomasz Staszkiewicz, Patrycja Mendel, Daniel Skrijka, Wiktoria Kowalczyk, Michał Kowalski, Szymon Kurzor, Mikołaj Telu, Damian Grabarczyk, Dawid Bora, Agnieszka Żelazowska, Kinga Januszkiewicz, Kamil Wiśniewski, Sebastian Kuciej, Tomasz Okoń, Mariusz Bołzan, Maja Baszczak, Maciej Rekies, Piotr Gierczak, Hubert Białek, Weronika Boguszewska, Karolina Gręblewska, Wiktoria Siuda, Dominik Wątorski, Maciej Dybkowski. Podporucznicy Natalia Kołodziejczak, Sebastian Mazur, Jacek Schreider, Piotr Torba, Wiktoria Socha, Krystian Palczak, Aleksandra Żołd-Tarka, Piotr Curyło, Patrycja Schreider-Walendowska, Julia Nawalicka, Maria Wieczorek, Piotr Pater, Mateusz Grochowski, Sandra Kalwajtys, Jarna Murzyn, Kinga Wyrostek, Katarzyna Wojdat, Agata Gryguła, Izabela Rasztubowicz, Aleksandra Hut, Malwina Przystalska, Wiktoria Hubert, Karolina Kwapień, Maciej Żeliszczak, Ksenia Domiał, Adrian Smyk, Martyna Owczarczyk, Jessica Wiktorska, Aleksandra Krupa-Markowska, Patryk Wicherek, Klaudia Byczyńska, Filip Czarnecki, Kinga Kutera, Paula Brzezińska, Rafał Wasiluk, Aleksandra Szczurko, Kinga Musiał, Żaklina Karwat-Ciamciak, Kaja Us, Przemysław Stadejek, Michał Stępień, Karol Kobiałkowski, Aleksandra Pieniara, Jakub Moskwa, Katarzyna Słupska, Martyna Zięzioł, Paweł Biłan. Tu! Robót!
podporucznicy Łukasz Piwowarczyk, Bartosz Brzeziński, Marcin Ładziak, Patryk Kwiek, Konrad Fac, Dawid Sobczyk, Paulina Zdulek, Wiktoria Kula, Tomasz Ziarno, Monika Popecka, Maja Mańkiewicz, Karolina Jedynak, Szymon Dawidziok, Magdalena Dziewulska, Katarzyna Stefanik, Aleksandra Dachnowska, Diana Wyszkowska, Barbara Baćko, Krystian Ruczyński, Kamil Krzysztoszek. Szanowni Państwo, za ukończenie studiów z wyróżnieniem i uzyskanie pierwszej lokaty prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyróżnił prymusa Akademii podporucznik Oksany Mariak honorową bronią białą. Akademia Baczność, prymus Wojskowej Akademii Technicznej. Do podium marsz Akademia Spocznij. Nagrody od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prymusowi Wojskowej Akademii Technicznej wręczy zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, generał dywizji Dariusz Łukowski. Podporucznik Oksana Mariak jest absolwentką Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania. Studia w Wojskowej Akademii Technicznej ukończyła na kierunku logistyka ze średnią ocen 4,90. Studia magisterskie ukończyła ze średnią 4,98, broniąc pracy dyplomowej na ocenę bardzo dobrą z wyróżnieniem. Studia inżynierskie również ukończyła z wyróżnieniem. Dodatkowo wyróżniona przez ministra obrony narodowej nagrodą pieniężną w wysokości 5000 zł. Do szyku! Stop! Za ukończenie studiów z wyróżnieniem i uzyskanie drugiej lokaty minister obrony narodowej wyróżnił podporucznik Patrycję Schreider-Walendowską honorową bronią białą. Akademia Baczność. Wyróżniono oficer do podium. Marsz Akademia Spocznij. Nagrodę dla wiceprymusa wręczy sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, pan minister Wojciech Skurkiewicz. Podporucznik Patrycja Schreider-Walendowska jest absolwentką Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania. Studia Wojskowej Akademii Technicznej ukończyła na kierunku logistyka ze średnią ocen 4,75. Studia magisterskie ukończyła ze średnią 4,82, broniąc pracy dyplomowej na ocenę bardzo dobrą z wyróżnieniem. Dodatkowo wyróżniona przez ministra obrony narodowej nagrodą pieniężną w wysokości 4000 zł. Do szyku! Stop! Za ukończenie studiów z wyróżnieniem i uzyskanie trzeciej lokaty rektor komendant Wojskowej Akademii Technicznej wyróżnił podporucznik Beatę Witczak nagrodą rzeczową, sygnetem absolwenta Akademii. Akademia Baczność. Wyróżniono oficer do podium. Marsz Akademia Spocznij. Trzecią nagrodę wręczy rektor komendant Wojskowej Akademii Technicznej, pan generał brygady, profesor doktor habilitowany inżynier Przemysław Wachulak. Podporucznik Beata Witczak jest absolwentką Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania. Studia w Wojskowej Akademii Technicznej ukończyła na kierunku logistyka ze średnią ocen 4,73. Studia magisterskie ukończyła ze średnią 4,80, broniąc pracy dyplomowej na ocenę bardzo dobrą z wyróżnieniem. Dodatkowo wyróżniona przez rektora komendanta Wojskowej Akademii Technicznej nagrodą pieniężną w wysokości 3000 zł. Do szyku! Stop! Teraz nastąpi złożenie uroczystego ślubowania przez nowo promowanych oficerów Wojska Polskiego. Tekst ślubowania odczyta podporucznik Jakub Marcinkiewicz. Asystować będą podporucznik Aleksander Skórski oraz podporucznik Aleksandra Dybciak. Po uroczystym ślubowaniu zostanie odegrane hasło Wojska Polskiego. Wierny przysiędze wojskowej! Wierny przysiędze wojskowej!
Świadom godności oficera Wojska Polskiego. Świadom godności oficera Wojska Polskiego. Składam Tobie, ojczyzno. Składam Tobie, ojczyzno. Uroczyste ślubowanie. Uroczyste ślubowanie. Będę Ci służył zawsze. Będę Ci służył zawsze. Wszędzie i w każdej potrzebie. Wszędzie i w każdej potrzebie. Będę stał niezłomnie na straży. Będę stał niezłomnie na straży. Bezpiecznego bytu, narodu i państwa. Bezpiecznego bytu, narodu i państwa. Będę strzegł i pomnażał. Będę strzegł i pomnażał. Chlubne tradycje bohaterskich walk. Chlubne tradycje bohaterskich walk. O niepodległość i sprawiedliwość. O niepodległość i sprawiedliwość. Będę sumiennie i odpowiedzialnie wypełniał. Będę sumiennie i odpowiedzialnie wypełniał. Powierzone mi obowiązki. Powierzone mi obowiązki. Wychowywał i szkolił swych podwładnych. Wychowywał i szkolił swych podwładnych. Na prawych i dzielnych. Na prawych i dzielnych. Zdyscyplinowanych i sprawnych żołnierzy. Zdyscyplinowanych i sprawnych żołnierzy. Będę dbał o honor. Będę dbał o honor. I dobre imię żołnierza polskiego. I dobre imię żołnierza polskiego. Dobro Rzeczypospolitej Polskiej. Dobro Rzeczypospolitej Polskiej. Jest moim prawem najwyższym. Jest moim prawem najwyższym. Nigdy Cię nie zawiodę, ojczyzno. Nigdy Cię nie zawiodę, ojczyzno. Akademia, baczność! Akademia, spocznij! Delegacja oficerów, do szyku! Wstąp! Zgodnie z tradycją promocji oficerskiej, nowo promowani oficerowie Wojska Polskiego odśpiewają hymn do miłości ojczyzny. Utwór ten napisał w 1774 roku Ignacy Krasicki jako hymn dla szkoły rycerskiej, której tradycje kultywuje Wojskowa Akademia Techniczna. Akademia, baczność! Hymn do miłości ojczyzny. Akademia, spocznij! Pododdział oficerów. Baczność! W tył! Zwrot! Do szyku! Wstąp! W tył! Zwrot! Pododdział, spocznij! Akademia, baczność! Akademia na lewo! Patrz! Poczet sztandarowy. Do szyku. Stop! Thank you.
Akademia, baczność! Akademia, spocznij! Błogosławieństwa nowo promowanym oficerom Wojska Polskiego udzielą ksiądz biskup dr Wiesław Lechowicz, biskup polowy Wojska Polskiego, jego ekscelencja arcybiskup profesor dr habilitowany Jerzy Pańkowski, prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego, ksiądz kapitan Waldemar Gabryś, reprezentujący ewangelickiego biskupa wojskowego. Akademia, baczność! Pan z wami. I z duchem twoim. Bóg, który powołał was do godności oficera Wojska Polskiego, niech czuwa nad wami, abyście wiernie stali na straży narodu i państwa polskiego. Amen. Nasz Pan Jezus Chrystus niech sprawi, abyście sumiennie wykonywali swoje żołnierskie obowiązki, godnie służąc tam, gdzie ojczyzna wymagać będzie waszego poświęcenia. Amen. Duch Święty niech czuwa nad wami, abyście pomnażali chlubne tradycje oręża polskiego, naśladowali bohaterskich obrońców Rzeczypospolitej Polskiej oraz dbali o dobre imię i honor oficera Wojska Polskiego. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Boże mocny, który w ręku trzymasz losy ludzi, nie pomnij na grzechy nasze, ale wzmocnij z wysokości siły Twojej i pobłogosław tych nowo promowanych żołnierzy, synów i córki naszej Ojczyzny. Daj im czystość i prawość myśli i serce nieustraszone, aby w cieniu sztandaru z odwieczną prawdą Bóg, honor, Ojczyzna podążali jak pod obroną i osłoną świętych i dochowali przysięgi żołnierskiej i ślubowania do końca swego życia. Błogosławieństwo Pańskie niech stąpi na was przez Jego łaskę i człowieka umiłowanie w każdym czasie, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niechaj Ci da pokój. Amen. List od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnika Sił Zbrojnych Andrzeja Dudy, odczyta zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, generał dywizji Dariusz Łukowski. Jego Magnificencja, rektor komendant, generał brygady, profesor dr habilitowany inżynier Przemysław Wachulak. Uczestnicy promocji na pierwszy stopień oficerski Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Magnificencjo, panie rektorze komendancie, wysoki senacie, czcigodni państwo profesorowie, szanowni państwo oficerowie i podoficerowie, szanowni studenci i słuchacze. Serdecznie pozdrawiam uczestników promocji na pierwszy stopień oficerski w Wojskowej Akademii Technicznej. Nowo mianowym podporucznikom Sił Zbrojnych RP gratuluję podjętej kilka lat temu decyzji o wyborze tej znamienitej uczelni. Gratuluję jej ukończenia i otrzymania patentów oficerskich, które stanowią zwieńczenie edukacyjnego etapu państwa służby. Choć poszerzenie wiedzy i rozwijanie własnych umiejętności jeszcze niejednokrotnie wypełni czas, jaki spędzą państwo w Wojsku Polskim, to jednak od dziś głównym państwa obowiązkiem będzie realizowanie zadań na rzecz bezpieczeństwa kraju. Dla części z państwa będą się one wiązać z dowodzeniem powierzonymi pododdziałami naszej armii. Dla innych, w związku z profilem macierzystej uczelni, służba skupi się na pracy ze sprzętem wojskowym, na badaniach nad jego unowocześnianiem i wdrażaniu przyszłościowych technologii i rozwiązań. Oczekując rezultatów właśnie w tym obszarze, najczęściej zwracamy wzrok w stronę absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej. Współczesne wyzwania w dziedzinie obronności wymagają żołnierzy, a zwłaszcza oficerów, odpowiedniego poziomu wiedzy technicznej, niezbędnej nie tylko bezpośrednio na polu walki, ale także na płaszczyźnie logistyki, szkolenia czy komunikacji strategicznej.
Nie ma dziś ucieczki od wykorzystania w wojsku systemów autonomicznych, cyberprzestrzeni, a w niedalekiej przyszłości w coraz większym zakresie sztucznej inteligencji. Jako nowo mianowani oficerowie Sił Zbrojnych RP przejmą Państwo odpowiedzialność za wdrażanie w polskiej armii tak zdefiniowanych mechanizmów. Niech wysokie oczekiwania wobec Państwa w tym obszarze stanowią motywację do kreatywności i dążenia do samodoskonalenia. Wojna toczy się od ponad roku za naszą wschodnią granicą, do której odnosi się przy każdej okazji, udowodniła, że przeważającym argumentem w konflikcie może być determinacja, zaangażowanie, ale też samodzielność i odwaga podejmowania decyzji cechująca dowódców. Od dziś tak też powinni Państwo postrzegać swoją rolę jako oficerów Wojska Polskiego. Liderów, kreatorów rzeczywistości, dbających także o etos służby i morale podległych Państwu żołnierzy. Stopień nadany dziś Państwu podpisany przeze mnie postanowieniem predestynuje Państwa do sprawowania w przyszłości funkcji wiążących się z kolejnymi awansami i nominacjami. Życzę Państwu osiągnięcia sukcesów, których następstwem będą te najwyższe, generalskie i admiralskie. Osiągnęło je już wielu absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej, którzy powinni stanowić dla Państwa doskonały wzór do naśladowania i wyznacznik poziomu ambicji. Od wielu lat warszawski VAT to synonim renomy w środowisku naukowym i rękojmia jakości wykształcenia oferowanego zarówno studentom cywilnym, jak i wojskowym. Z okazji dzisiejszej promocji serdecznie dziękuję komendzie i pracownikom naukowo-dydaktycznym uczelni za wkład w budowanie systemu bezpieczeństwa państwa. Dziękuję zarówno za dostarczanie profesjonalnie, doskonale przygotowanych kadr na jego potrzeby, jak i prowadzenie szeregu badań i projektów wykorzystywanych na rzecz obronności. Wierzę, że promowany dziś rocznik wykształconych przez Państwa oficerów potwierdzi prestiż uczelni. Życzę nowo mianowanym podporucznikom Sił Zbrojnych pomyślnego rozwoju wojskowych karier oraz efektywnego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności praktycznych. Niezależnie od formacji i miejsca służby, do którego Państwa trafią, liczę, że zachowają Państwo otwarte umysły i entuzjazm, bez którego trudniej będzie przezwyciężyć trudy i wyrzeczenia, jakie niesie ze sobą życie oficera. Życzę Państwu dumy i satysfakcji z wypełnienia zobowiązań wobec ojczyzny. Życzę jednocześnie Paniom i Panom oficerom utrzymania przyjaźni zawiązanych w murach uczelni. Wzajemne wsparcie na drogach służby wojskowej oraz okazywana sobie solidarność procentują w najtrudniejszych sytuacjach życiowych, zwłaszcza w obliczu wyzwań, jakie mogą pojawić się w związku z niepewnymi czasami, w których żyjemy. Serdecznie gratuluję wyróżnionym, w tym przede wszystkim pani podporucznik Oksanie Mariak, prymusowi uczelni. Pozdrawiam bliskich i przyjaciół nowo promowanych, życząc całym wojskowym rodzinom zadowolenia z wszelkich pomyślności na dalsze lata Państwa służby w Korpusie Oficerskim Wojska Polskiego. Podpisał prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Głos zabierze pan minister Wojciech Skurkiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Szanowni weterani, kombatanci, panowie generałowie, panowie rektorzy, komendanci, panie, panowie oficerowie, podoficerowie, żołnierze Wojska Polskiego, szanowna pani poseł, szanowni państwo. Mam wielki honor reprezentować dziś podczas tej uroczystości ministra obrony narodowej pana Mariusza Błaszczaka, który skierował list do uczestników dzisiejszej promocji oficerskiej absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej. Szanowni państwo, promocja oficerska to wyjątkowe wydarzenie w życiu żołnierza. To szczególny akt nawiązujący w swojej symbolice do pasowania na rycerza. Wszyscy wiemy, że słowo oficer brzmi dumnie. Oznacza honor i odwagę, społeczny szacunek i uznanie. Dziś wy, absolwenci Wojskowej Akademii Technicznej, dołączacie do grona oficerów Wojska Polskiego. Pamiętajcie, że oficerskie szlify, które otrzymujecie, to nie tylko zaszczyt, ale przede wszystkim
wierna służba ojczyźnie. To wielka odpowiedzialność i wielkie zobowiązanie. Wierzę, że sprostacie temu zadaniu, gdyż wywodzicie się ze znamienitej uczelni. Potwierdziliście swoje wyjątkowe zdolności, wojskowy talent i prawdziwe zamiłowanie do zawodu żołnierza. Jako oficerowie Wojska Polskiego w praktyce wykorzystujecie wiedzę i umiejętności nabyte w Wojskowej Akademii Technicznej. Doskonalcie swój żołnierski kunszt i zdobywajcie cenne doświadczenia. Jesteście przyszłością naszych sił zbrojnych. To od was zależeć będzie siła Wojska Polskiego w nadchodzących latach. Niech oficerska służba przyniesie wam prawdziwą satysfakcję, spełnienie oczekiwań i życiowych planów. Z wyrazami szacunku, Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Panie, panowie oficerowie, jako odpowiedzialny za szkolnictwo wojskowe, pragnę dziś oprócz gratulacji skierować w waszym kierunku serdeczne podziękowania. Podziękowania za tych 5 lat wytężonego czasu nauki, ale i służby. Ale dziękuję wam przede wszystkim za to, że byliście otwarci na nasze prośby. Na prośby kierownictwa resortu obrony narodowej, na prośby dowódców Wojska Polskiego, kiedy był czas, abyście pomagali. Pomagali drugiemu człowiekowi, pomagali bliźniemu, pomagali w tych trudnych czasach, kiedy mieliśmy do czynienia i z pandemią koronawirusa, i z działaniami hybrydowymi naszych wrogów na polsko-białoruskiej granicy. Za to serdecznie wam dziękuję. Jestem przekonany, że w swojej służbie jako oficerowie Wojska Polskiego będziecie dawać przykład wszystkim tym, którzy będą na was dumnie spoglądać jako na przywódców, jako na dowódców, jako na tych, którym należy się szacunek. Przy tej okazji chciałbym również serdecznie podziękować waszym rodzinom, waszym matkom, ojcom, babciom, dziadkom za wasze wychowanie, za wasze przywiązanie do wartości, które są dla oficera, dla żołnierza najważniejsze. Bóg, honor i ojczyzna. Szanowni państwo, za to serdecznie wam dziękuję. Zapewne wielokrotnie będziemy się jeszcze spotykać w czasie waszej długiej drogi oficerskiej, żołnierskiej. I jestem przekonany, że ten dzień będziecie wspominać szczególnie. Dzień, w którym otrzymaliście szlify oficerskie. Dzień, w którym możecie dumnie powiedzieć: jestem oficerem Wojska Polskiego. Panie rektorze, panie generale, serdecznie dziękuję za pana służbę, za pana pracę na rzecz uczelni, jaką jest Wojskowa Akademia Techniczna. Ta dzisiejsza promocja ma szczególną symbolikę i szczególny wymiar, bo dziś, szanowni państwo, oprócz tych oficerów, którzy są zgromadzeni na Placu Apelowym tu w Warszawie, również w tym samym czasie odbywa się promocja oficerska we Wrocławiu. Dziś te dwie największe uczelnie wojskowe opuszcza blisko 900 oficerów Wojska Polskiego, którzy zasilą siły zbrojne modernizowane, zmieniające się, siły zbrojne, które dziś otrzymują najnowocześniejszy sprzęt. Siły zbrojne, które bez wątpienia są chlubą i dumą Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo. List od Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbiety Witek. Uczestnicy i organizatorzy promocji oficerskiej absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej imienia Jarosława Dąbrowskiego. Szanowni państwo, serdecznie pozdrawiam uczestników promocji na pierwszy stopień oficerski w Wojskowej Akademii Technicznej imienia Jarosława Dąbrowskiego. Nowo mianowanym oficerom gratuluję pierwszego sukcesu na drodze wojskowej kariery. Słowa ślubowania oficerskiego podkreślają gotowość do trudnej i zobowiązującej służby, której przyświecają chlubne tradycje bohaterskich walk o niepodległość naszej ojczyzny.
Sumienność i odpowiedzialność, patriotyzm oraz wierność zasadom oficerskiego honoru to podstawy waszej szczególnej misji. Głęboko ufam, że dobro Rzeczypospolitej Polskiej będzie zawsze waszym prawem najwyższym. Dzisiejsza uroczystość to zwieńczenie wieloletniego wysiłku włożonego w zdobycie pierwszych oficerskich szlifów. To ważny moment w waszym życiu i olbrzymie zobowiązanie, z którym Rzeczpospolita wiąże wielkie nadzieje. Od tej chwili bowiem jesteście częścią społeczności, która tworzy przyszłość i kształtuje wizerunek Wojska Polskiego. Swoją służbą wnosić będziecie nieoceniony wkład w budowę naszego systemu bezpieczeństwa. Do podjęcia tych zadań przygotowała was jedna z wiodących polskich uczelni, Wojskowa Akademia Techniczna, z której dorobku i sukcesów możecie być dumni. Jestem przekonana, że dzięki gruntownej wiedzy i zdobytym tu umiejętnościom staniecie się odpowiedzialnymi i kreatywnymi współtwórcami nowoczesnych sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i uczynicie wszystko, by były one armią na miarę współczesnych wyzwań. Ma to fundamentalne znaczenie, zwłaszcza w obliczu toczącej się za naszą wschodnią granicą wojny i konieczności wzmocnienia systemu obronnego. Życzę wam z serca, abyście krocząc drogą żołnierskiej kariery i dostępując najwyższych żołnierskich godności, zawsze mieli poczucie satysfakcji z dobrze spełnionego obowiązku wobec ojczyzny. Gratuluję rodzinom i bliskim tegorocznych absolwentów. To także dla was powód do dumy i radości. Szczególne podziękowania kieruję do kadry naukowo-dydaktycznej oraz pracowników uczelni za wysiłek włożony w proces przygotowania nowego zastępu oficerów Wojska Polskiego. Raz jeszcze pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na tej wyjątkowej uroczystości i życzę państwu wszelkiej pomyślności. Z wyrazami szacunku Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. List od Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, pana Tomasza Grodzkiego. Magnificencjo, rektorze komendancie, szanowny senacie, szanowna kadra dydaktyczna, drodzy absolwenci i studenci. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na promocję oficerską absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej imienia Jarosława Dąbrowskiego. Ogromnie żałuję, że wcześniej podjęte zobowiązania nie pozwalają mi na wzięcie udziału w tej podniosłej uroczystości. Pragnę jednak tą drogą przekazać moje pozdrowienia i najlepsze życzenia dla pana rektora komendanta, władz Akademii oraz całej społeczności akademickiej, a szczególnie dla absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej, którzy odbiorą promocję oficerską. Z satysfakcją i dumą obserwuję rozwój Wojskowej Akademii Technicznej, która od ponad 70 lat pozostaje najlepszym wyborem dla młodych ludzi o uzdolnieniach technicznych, którzy chcą związać swój zawodowy los z wojskiem. Wojskowa Akademia Techniczna zawsze była kojarzona z wysokim poziomem nauczania oraz znakomitym łączeniem teorii z praktyką. Dziś to nowoczesna uczelnia kształcąca przyszłych oficerów Wojska Polskiego oraz cywilów. Cieszy niezmiernie fakt, że kolejna grupa znakomicie przygotowanych do pracy i służby młodych ludzi opuszcza dzisiaj mury tej wyjątkowej Alma Mater. Uroczysta promocja oficerska absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej to powód do świętowania zarówno dla uczelni, jak i dla młodych oficerów. Gratuluję państwu ukończenia tej wyjątkowej szkoły wyższej i głęboko wierzę, że umiejętności i wiedza, jakie stąd wyniesiecie, wykorzystacie jak najlepiej dla własnego rozwoju zawodowego i na chwałę Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Na pańskie ręce, panie rektorze komendancie, przekazuję kadrze naukowo-dydaktycznej studentom i pracownikom Wojskowej Akademii Technicznej serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności i dalszych sukcesów w nauce i pracy. Z poważaniem, Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. List od Prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego. Drodzy żołnierze, szanowni państwo, dzisiejsza uroczystość jest wielkim świętem wszystkich, którzy przeszli długą drogę szkolenia i będą promowani na pierwszy stopień oficerski. To ważna chwila dla rodzin absolwentów, a także Wojskowej Akademii Technicznej, która na służbę Rzeczypospolitej oddaje nowy zastęp profesjonalnych żołnierzy Wojska Polskiego, żołnierzy dzięki dowództwu i kadrze dydaktycznej uczelni do tej służby znakomicie przygotowanych.
Doświadczenie historyczne nauczyło nas, że wolność nie jest dana raz na zawsze, że musimy o nią nieustannie zabiegać, każdego dnia od nowa. O aktualności tego twierdzenia przekonaliśmy się także współcześnie, w dniu ataku Rosji na suwerenną Ukrainę. Wówczas, szczególnie dla młodych ludzi, wojna przestała być zjawiskiem z kart podręczników historii, stała się realnym zagrożeniem. Tym bardziej doceniam waszą, drodzy absolwenci, postawę gotowości do wiernej służby ojczyźnie. Tym większe za tę świadomą decyzję składam wam dziś podziękowania. Służba oficerska to coś więcej niż profesjonalne umiejętności, wiedza i sprawność działania. To także wspaniałe dziedzictwo, jakie niesie mundur polskiego oficera. Wierzę, że służba ojczyźnie stanie się treścią waszego życia, że będzie źródłem nie tylko zawodowej, ale też ludzkiej satysfakcji. Drodzy żołnierze, życzę wam, byście nigdy nie zapominali o dewizie waszej uczelni – Omnia pro patria. Te słowa są fundamentem najpiękniejszych tradycji polskiego oręża. Na początku oficerskiej drogi życzę wam wielu sukcesów, wspaniałej wojskowej kariery i wszelkiej osobistej pomyślności. Z serdecznymi pozdrowieniami, Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów. Głos zabierze prymus Wojskowej Akademii Technicznej, podporucznik Oksana Mariak. Panie ministrze, szanowni państwo, 5 lat temu, w 2018 roku, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, w tym samym miejscu wypowiadaliśmy słowa roty przysięgi wojskowej. Tamtego dnia każdy z nas miał jasno postawiony cel. Ten cel, a zarazem marzenie każdego z nas, właśnie się spełnia. Mianowani przez panów generałów, składając uroczyste ślubowanie, zostaliśmy oficerami Wojska Polskiego. Dzisiejszy dzień to zwieńczenie naszego 5-letniego wysiłku i trudu, jaki włożyliśmy, by móc stanąć w tym miejscu. Ale to także początek obranej drogi zawodowej. Niebawem obejmiemy pierwsze stanowiska służbowe w różnych jednostkach wojskowych na terenie całego kraju. To teraz otwiera się przed nami najważniejszy etap naszego żołnierskiego życia. Rozpoczynamy zawodową służbę wojskową. Już nie jako podchorążowie, a nowo promowani oficerowie Wojska Polskiego. Jest to dla nas ogromny zaszczyt, szczególnie, że w tym roku przypada 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, będąca ważnym momentem w historii naszego narodu i państwa. Jesteśmy dumni, że możemy kultywować tradycje naszych przodków, którzy swoim poświęceniem, pracą, przelaną krwią, a niejednokrotnie najwyższą ceną, życiem, wywalczyli to, byśmy mogli dzisiaj żyć w pięknym i przede wszystkim wolnym kraju. Cieszymy się, że dołączyliśmy do grona znakomitych oficerów, absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej, wykonujących zadania w różnych rodzajach sił zbrojnych w kraju oraz w operacjach poza granicami, niosąc pokój i nadzieję tym, którzy tego potrzebują. Możemy z czystym sumieniem powiedzieć, że Wojskowa Akademia Techniczna wykształciła w nas umiejętność szybkiego dostosowywania się do zmian, czego niewątpliwie wymaga od nas współczesna armia. Zdobyliśmy wykształcenie techniczne, uzyskując tytuł magistra inżyniera, a dziś pierwszy stopień oficerski, stopień podporucznika. Nie możemy zapomnieć o naszej kadrze dowódczej i naukowo-dydaktycznej. To oni odpowiadali za nasze kształcenie i szkolenie od chwili wstąpienia do armii. Przekazywali nam swoje doświadczenia i to dzięki nim zdobywaliśmy w toku studiów wiedzę i umiejętności. Dziękujemy za poświęcony czas i pracę w przygotowaniu nas do pełnienia służby w korpusie oficerskim, gdzie czekają już na nas nowe wyzwania, którym jestem przekonana, z pewnością podołamy. Składamy wyrazy wdzięczności naszym kochanym rodzicom i bliskim. Towarzyszyliście nam od dnia przysięgi wojskowej.
Wielokrotnie cieszyliście się z naszych sukcesów i byliście z nas dumni. Ale także to wy wspieraliście nas w trudnych dla nas chwilach. Byliście dla nas oparciem w chwilach zwątpienia i słabości. Przybyliście i dziś, byśmy mogli podzielić się z wami naszą radością. Dziękujemy wam za wychowanie w duchu patriotyzmu i miłości do ojczyzny. Słowa podziękowania kierujemy do panów generałów za dokonanie aktu promocji na stopień podporucznika, będącego podsumowaniem naszego wysiłku włożonego w kształcenie w Wojskowej Akademii Technicznej. Dziękujemy naszym duszpasterzom za udzielone błogosławieństwo. Panie ministrze, dostojni goście, dziękujemy wam za to, że w dniu tak dla nas wyjątkowym i uroczystym jesteście tutaj z nami. Dumni z tradycji i chwały bohaterskiego oręża Wojska Polskiego, przysięgamy, że nie zawiedziemy w potrzebie. Obiecujemy, że mundur oficera Wojska Polskiego będziemy nosić zawsze z dumą i godnością. Na zakończenie uroczystości zostanie odśpiewana pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego, która jest nieodłącznym elementem uroczystości wojskowych w naszym kraju, a następnie odbędzie się defilada. Akademia, baczność! Pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego. Akademia, spocznij! Akademia, baczność! Do defilady. W ugrupowanie marszowe kierunek w prawo maszerować. Pod oddział oficerów pozostać na miejscu. Akademia, spocznij!
Oddziału Oficerów. Baczność! Zwrot! Na wyznaczone linie. Marsz! Zwrot! Pododdział spocznij! A już teraz długo wyczekiwany przez Państwa moment zapraszamy do złożenia gratulacji nowo promowanym oficerom Wojska Polskiego. Bardzo miło nam oznajmić, że w trakcie dzisiejszej uroczystości są obecni razem z nami kombatanci, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. To dla nas ogromny honor, a są dzisiaj z nami. Pan major Jakub Nowakowski, pseudonim Tomek, urodzony 4 grudnia 1924 roku w Warszawie, żołnierz AK, obwód żywiciel, żoliborz Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej, zgrupowanie Żniwiarz, pluton 226. W czasie powstania walczył na Żoliborzu. Jego pluton stacjonował od strony Marymontu w budynku Straży Ogniowej naprzeciw hali targowej. Pan kapitan Alfred Zieliński, pseudonim Mikrus, urodzony na Pradze 2 lutego 1923 roku, skończył 100 lat. Uczestniczył czynnie w Powstaniu Warszawskim razem ze zgrupowaniem 670 na Targówku. Przydzielony do grupy organizacyjno-przygotowawczej Wojskowej Akademii Technicznej. Ostatni żyjący uczestnik Powstania Warszawskiego z 6 Obwodu Okręgu Warszawskiego AK. Pan porucznik Jan Antoni Witkowski, pseudonim Jaś. Urodzony 20 listopada 1931 roku. W czasie Powstania Warszawskiego pełnił funkcję łącznika w 3 plutonie 1 kompanii saperów batalionu IWO, wchodzącego w skład obwodu Radwan. Uczestniczył w działaniach bojowych w rejonie Śródmieścia Południowego. Defilada. Pod oddziały do defilady prowadzi dowódca uroczystości, podpułkownik Grzegorz Sobecki. Przed Państwem kompania honorowa Wojskowej Akademii Technicznej ze sztandarem. Dowódcą jest porucznik Tomasz Chmielewski. Do trybuny zbliżają się pododdziały nowo promowanych oficerów Wojska Polskiego. Pierwszy pododdział prowadzi podporucznik Szymon Trevelus. Kolejny podporucznik Mateusz Walkowia. Dowódcą następnego pododdziału jest podporucznik Jakub Woźniak. Już za nim swój pododdział prowadzi podporucznik Daniel Łukasiak.
oddziału prowadzi podporucznik Marcin Zbroszczek. Przed trybuną podporucznik Daria Bodek z pododdziałem nowo promowanych oficerów Wojska Polskiego. Przed państwem pododdziały w stalowych mundurach. Pododdziałem dowodzi podporucznik Oksana Mariak. Następny podporucznik Julian Rabek. A tuż za nim podporucznik Maciej Korczyński. Dowódcą kolejnego pododdziału jest podporucznik marynarki Hubert Nowicki. Kolejnym dowodzi podporucznik Aleksander Skórski. Za nim pododdział dowodzony przez podporucznika Mariusza Kałużnego. Kolejnym pododdziałem nowo promowanych oficerów dowodzi podporucznik Maciej Króla. Przed państwem pododdziały towarzyszące. Pododdział kadry Wojskowej Akademii Technicznej prowadzi podpułkownik Paweł Jurzysta. Następne pododdziały prowadzą podporucznik Grzegorz Tkaczuk, podporucznik Bartłomiej Zarzyński oraz podporucznik Dominik Szymczak. A do trybuny zbliżają się podchorążowie ze Studenckiego Koła Historycznego Wojskowej Akademii Technicznej w mundurach Szkoły Podchorążych Piechoty Królestwa Polskiego. Dowódca oddziału historycznego to student Wydziału Cybernetyki, kapral podchorąży Karol Jusikowski. Panie i panowie, defiladę zamyka orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego imienia generała Józefa Wybickiego. Podziękujmy jej bardzo gorącymi brawami. Dowódcą orkiestry jest kapitan Andrzej Zaręba, a tambur-majorem starszy sierżant Marcin Adamski. Panie ministrze, podpułkownik Sobecki melduje zakończenie uroczystości.